naprawdę nie jest aż tak źle, żebyśmy nie było stać policji na benzynę. Rzeźnicowi podróżują w ciągu dnia autobusami NZK, realizując swoje zadania służbowe, a przy okazji ma to znakomity wydźwięk prewencyjny, ponieważ policjant w mundurze w autobusie zawsze tą świadomość bezpieczeństwa wśród pasażerów podnosi. W naszych autobusach i na naszych przystankach jest bardzo spokojnie. Na kilku przystankach mamy też kamery, które nagrywają to, co się dzieje. Kilkunastu miesięcy nie zanotowałem żadnej skargi ani żadnej sesji między naszymi kontrolującymi. Zawsze taki mundur policyjny dostrzeżony przez potencjalnego sprawcę kradzieży kieszonkowej na pewno zmusi go do tego, żeby dwa razy pomyślał, zanim zacznie cokolwiek działać. Dla złodziei problem, mogą okradać. A dla nas to jest naprawdę bardzo fajne. No, cieszymy się bardzo. No nie wiem, ja osobiście mogę to powiedzieć, ale na pewno większość ludzi na pewno to docenia. Tak, i doceni to. Zwłaszcza w godzinach wieczornych jeżdżą strażnicy miejscy, zwłaszcza na trasę z centrum Konina na najbardziej oddalone osiedla i to na pewno pomaga bezpieczeństwu w naszych autobusach. Od kiedy jeździmy autobusami udało nam się przeprowadzić jedną interwencję. Była to interwencja polegająca na potwierdzeniu danych kontrolerów NZK. Gdzie Państwo do nas przyszliście zapytać, co się dzieje, że widać dzielnicowych w autobusach. Skoro ich widać, to znaczy, że osiągamy ten zamiar, który chcieliśmy osiągnąć.